Cześć, w dzisiejszym filmie przetestujemy nowy kalibrator firmy Tenma, model 72-66-94. Chcę poświęcić kilka minut, aby przedstawić Wam ten sprzęt w działaniu. Szczegółowe parametry urządzenia możecie sprawdzić po wejściu w link znajdujący się w opisie filmu. Zaczynajmy. Po zakupieniu kalibratora otrzymujemy urządzenie, instrukcje obsługi, niestety w języku angielskim i dosyć skromną, cztery strony, przewody podłączeniowe oraz certyfikat kalibracji. Wygląda on tak. Urządzenie jest wykonane w formie multimetru. Na górze mamy wyświetlacz ciekłokrystaliczny numeryczny. Wyświetlacz nie jest podświetlany. Poniżej mamy dwa przełączniki. Pierwszy przełącznik służy do zmiany nam zakresu kalibratora. Drugi przełącznik to jest przełącznik power. Poniżej znajduje się potencjometr do ustawienia dokładnej wartości. Z tyłu mamy rozkładaną podpórkę, poniżej pojemniczek na baterię. Urządzenie jest zasilane z baterii 9V. Na górze mamy podłączenie przewodów kalibratora. Mamy informację maksymalne napięcie zmienne 5V. Podłączyłem kalibrator z dwoma miernikami. Mierniki są połączone szeregowo, łącznie z rezystorem obciążającym. Będę tutaj ustawiał na kalibratorze różne wartości prądu i porównamy wyniki sobie na tych multimetrach. Na tym multimetrze ustawiłem początkowo tryb mikroamperomierza. Będzie większa rozdzielczość. Zobaczymy, jak wyglądają wskazania prądu w stosunku do urządzenia wzorcowego, czyli kalibratora. Kalibrator ustawiony jest tutaj w zakresie od 0 do 20 mA, czyli z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Ustawimy sobie teraz prąd w granicach 1,5 mA. O, proszę bardzo, dokładnie mi się udało. I popatrzmy, jak to wygląda na miernikach. No, wygląda nieźle, ten pokazuje 1,5, ten tak samo, 1505 i tam po przecinku coś tam się rusza, ale wygląda wszystko ładnie i stabilnie, tak? Sprawdźmy jeszcze pod koniec, o, pod koniec akurat mi się udało, 1,99 mA, czyli na granicy już tego zakresu miernika. Wszystkie mierniki pokazują nam 1,99, tak? Przyłączę już ten miernik na tryb miliamperomierza i zobaczymy, jak będzie wyglądało przy prądzie. Załóżmy 7 mA. No, mamy różnicę na jednym z mierników. No, dwóch miejsc po przecinku, znaczy 0,02 mA i 0,01 mA, tak? Zobaczmy teraz przy 12. No, mierniki cały czas trzymają mniej więcej te 0,02. Stawmy 16, a 17 nie będzie. 17 mA mamy. No, 17,01.
Ma papa, jest. No i podobnie. Tak, pierwszy miernik 2,5 nawet, tak? Drugi już ma 3. 300. Dolatujemy do skali kalibratora. A, przekroczyłem. Wróćmy. I będzie 19,90. No i jest podobnie, tak? Czyli mierniczki trzymają i kalibrator. Dobra, przełączamy na wyższy zakres pomiarowy. No i tutaj już mamy. Rozbieżność dużo większą, tak? Tu widzimy, że te przyrządy cały czas trzymają różnicę tych 2-3 setnych od siebie. Natomiast w stosunku do kalibratora już jest różnica 14-11, tak? Setnych miliampera. I koniec skali 24 mA. No to właśnie tycam, ale na tym właśnie na tym poziomie, gdzie mamy dokładność jednego miejsca do przecinku, widać, że możemy delikatnie. Możemy czy nie? Zaraz zobaczymy. Spróbuję skręcić trochę prąd, nie zmieniając wartości. 24, 23, 83 do góry. No nie, trzyma nam, tak? Czyli jak zmienia nam się wartość na wyświetlaczu, to od razu zmienia nam się wartość prądu. Miernik możemy wykorzystać do kalibracji urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w swoim warsztacie, tudzież w firmie. Wiadomo, że takie badania należy wykonywać okresowo, więc posiadanie własnego urządzenia wzorcowego jest jak najbardziej wskazane. Kolejnym elementem, którym można kalibrować, są na przykład mierniki panelowe, czy wykorzystanie kalibratora przy diagnostyce urządzeń związanych z automatyką przemysłową, jak i budynkową, tak? Gdzie mamy do czynienia z komunikacją w pętli prądowej. Mówię tutaj o pętlach RS422 czy 485. Śledźcie nasze kolejne recenzje. Na koniec mamy dla Was konkurs z fajnym oscyloskopem do wygrania. Do zobaczenia.